Cześć kochani, witam Was na moim vlogu, w drugiej już części odcinka o tym, jak dostać się do Australii, czy też jak tu wyemigrować. W pierwszej części tego odcinka podałam Wam ogólne informacje o tym, od czego zacząć, gdzie można ogólnie szukać informacji takich wiarygodnych o wizie, no i z kim można się skontaktować. A w tej części podam Wam już szczegółowe informacje odnośnie typów wiz. Na co zezwalają, czego wymagają, jaki jest czas oczekiwania na nie, czas, w którym możecie zostać na tych wizach w Australii i jakie są koszty danych wiz. A jak ktoś jest zainteresowany szczegółami i dalszymi informacjami odnośnie każdego typu wizy, to zapraszam Was na stronę internetową Australijskiego Urzędu Imigracyjnego albo też na kontakt z jakimś agentem migracyjnym. Dlatego, że wiz jest, słuchajcie, mnóstwo i każda jest naprawdę inna, indywidualnie trzeba je dopasować. Oprócz tego możecie być też zwolnieni z niektórych wymagań ze względu na jakieś tam okoliczności. No i ja, wiadomo, nagrywam ten odcinek dzisiaj, a jutro już Urząd Imigracyjny może wprowadzić jakieś zmiany, tak jak właśnie się wczoraj okazało, jak się przygotowywałam do tego odcinka, że już a propos wizy Work and Holiday, czyli żeby tu przyjechać i pracować i też mieć takie wakacje, już wprowadzają zmiany, takie bym powiedziała drastyczne, dlatego widzicie, jak szybko się to dzieje. Dlatego warto sobie sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej, czy też z agentem. Okej, to zaczynamy już sobie z takim ogólnym podsumowaniem wszystkich typów wiz do Australii. Pierwszy typ wiz to wizy krótkiego pobytu, czyli takie typowo turystyczne. I tutaj mamy parę typów. Jednym z tych typów jest wiza tranzytowa, która zezwala nam na 72 godziny pobytu w Australii, czyli to by była ta taka najkrótsza. Jest ona za to za darmo, ale aplikacja jest rozpatrywana gdzieś średnio 8 dni na dzień dzisiejszy. Wiadomo, że ten czas rozpatrywania się zmienia regularnie w zależności od tego, ile właśnie mają aplikacji. Wymaganie tutaj do tej wizy to jest tylko dowód biletu przelotu do kolejnego kraju i jeśli nas poproszą, to musimy też dać zaświadczenie od policji o niekaralności, czy też przejść testy na zdrowie. Dlatego ta wiza trochę jest taka niezbyt korzystna. Lepsze są te pozostałe wizy turystyczne, które zaraz wymienię. I te pozostałe wizy, czyli ta 601, 651 i 600, to są te, które nas najbardziej by interesowały. I teraz jeżeli chodzi o cel i na co zezwalają te wizy turystyczne, no to wiadomo, że ogólnie na odwiedzenie Australii, ale musicie pamiętać, że nie możecie na tych wizach pracować. Jedynie taka ciekawostka to to, że pozwalają one biznesmenom na załatwienie jakichś takich ogólnych spraw biznesowych, jakichś negocjacji, podpisanie kontraktów, jakieś konferencje i tym podobne, ale tylko właśnie takie ogólnikowe, biznesowe sprawy. No a ta wiza 651 to jest ta taka najbardziej popularna, która Was by interesowała, jakbyście na przykład chcieli przylecieć do Australii po prostu turystycznie, sobie ją zobaczyć i zostać na chwilkę w Australii. Możecie na nią aplikować spokojnie z Polski i taka ciekawostka, że pozwala ona nawet na 3 miesiące nauki, ale tam są pewne warunki, więc to też trzeba się dowiedzieć. Cena tych wiz jest niska, czyli na przykład 20 dolarów lub też za darmo. Ta właśnie, która by Was ewentualnie jako turystów do Australii interesowała, czyli 651, ona jest akurat za darmo. Okres, na jaki są przyznawane te wizy, to jest 1 rok i możemy przylecieć do Australii tyle razy, ile chcemy. Natomiast warunek jest taki, że jedna wizyta w przeciągu tego roku nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Ale taka ciekawostka, ta wiza 600 zezwala na pozostanie przez 3, 6 lub 12 miesięcy, czyli dłużej niż 3 miesiące jednorazowo, tylko że wtedy cena jest 140 do 1045 dolarów na dzień dzisiejszy. I czas oczekiwania na rezultat aplikacji tych wiz turystycznych to jest naprawdę króciutko, 1 do 2 dni, ale oczywiście się to zmienia w zależności od tego, ile tam w danym momencie oni mają tych aplikacji. A na tą wizę 600 to niestety trzeba czekać aż 1,5 miesiąca.
Drugi typ wiz to wizy łączące taki pobyt turystyczny z pracą czy też nauką, czyli tak zwane work and holiday, które tak naprawdę też są zaliczane do tych wiz visitor visas. I tutaj, jeżeli chodzi o warunki tych wiz, to są to wizy dla ludzi z paszportem z jednego z krajów, który jest na liście na stronie Urzędu Imigracyjnego Australijskiego. I właśnie Polska, słuchajcie, niedawno się na tą listę tych krajów dostała, dlatego Wy już możecie aplikować. Ale warunek kolejny, musicie mieć między 18 a 31 lat na dzień dzisiejszy, z tym, że wczoraj słyszałam w radiu, że właśnie mają to zmienić na 35, czyli między 18 a 35, bo tam jest kwestia farmerów, którzy po prostu, no brakuje im, że tak powiem, siły roboczej i dlatego Urząd Imigracyjny się zlitował i tam będą jakieś korzystne też dla Was zmiany co do tych wiz work and holiday, więc śledźcie na bieżąco stronę internetową. A kolejne warunki to też przejść badania, testy na zdrowie, test z angielskiego, zatwierdzenie o niekaralności od policji trzeba im przedstawić, no i załatwić sobie ubezpieczenie zdrowotne. No a jeżeli chodzi o to, na co zezwalają te wizy work and holiday, no to na połączenie wakacji, pracy i nauki. Uczyć możemy się przez maksymalnie 4 miesiące, a jeżeli chodzi o pracę, to tam jest taki limit do 6 miesięcy z jednym pracodawcą, ale słuchajcie, to też ma się zmienić, bo właśnie słyszałam w radiu, że mają to wydłużyć. Koszt takiej wizy to $450 i wizy te są przyznawane na 1 rok z możliwością dowolnej ilości razy przekraczania granicy australijskiej w trakcie właśnie trwania tej wizy, czyli roku. A jeżeli chodzi o czas oczekiwania na rezultat aplikacji, no to też wszystko zależy od tego, ile oni mają tych aplikacji w danym momencie. I na dzień dzisiejszy, w zależności od tej wizy work and holiday, waha się to między 18 dni a 76. Kolejny typ wiz to wizy biznesowe. Już Wam wcześniej wspomniałam o jednym typie pobytu biznesowego w Australii. To było na tych krótkich wizach turystycznych 601, 651 i 600. Ale na nich, tak jak już powiedziałam Wam, można niestety tylko takie podstawowe sprawy biznesowe załatwić, jak na przykład jakieś konferencje, kontrakty i tak dalej. A takie typowe wizy biznesowe, no to już jest 188 i 132, ta 132 jest permanentna. Jest jeszcze parę innych wiz biznesowych, ale na nie można aplikować tylko po tym, jak już się miało jakąś inną wizę biznesową. No i ogólnie takie warunki, wymagania do tych wiz biznesowych to są zazwyczaj takie, że mamy już jakiś biznes lub doświadczenie w prowadzeniu biznesu i chcemy go kontynuować w Australii lub też otworzyć nowy biznes, zainwestować jakieś pieniądze w Australii. No i zazwyczaj do większości tych wiz biznesowych, czyli na otwarcie jakiegoś biznesu lub zainwestowanie pieniędzy, jest takie wymaganie, żeby mieć jakiś tam obrót w tym biznesie, a niektóre z tych wiz biznesowych wymagają od nas tego, żebyśmy mieli co najmniej 1,5 miliona australijskich dolarów na zainwestowanie w Australii. W przypadku tej wizy 188 musimy być nominowani przez organizację rządową do aplikacji, natomiast w przypadku tej wizy 132, czyli tej permanentnej, musimy być nominowani przez stan lub też terytorium w Australii. Musimy też przejść badania medyczne i dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. No a jeżeli chodzi o to, na co zezwala nam taka wiza biznesowa, no to wiadomo, można się domyśleć, żeby prowadzić biznes w Australii lub też swój biznes kontynuować w Australii, czy też zainwestować w Australii pieniądze. I cena za taką wizę waha się od $600 australijskich do nawet paru tysięcy. Okres, na jaki taka wiza jest przyznawana, to 4 lata i 3 miesiące w przypadku tej 188, no a w przypadku tej 132, no to jest to permanentna, więc na zawsze. A czas oczekiwania na rezultat aplikacji na taką wizę biznesową to jest średnio na dzień dzisiejszy 1,5 roku, ale tak jak już mówiłam wcześniej, to się naprawdę regularnie zmienia w zależności od ilości aplikacji. I tych rodzajów wiz biznesowych, słuchajcie, jest naprawdę mnóstwo i są one dość specyficzne, mają dość specyficzne wymagania, więc naprawdę polecam w tym przypadku szczególnie poczytać sobie bardzo dokładnie na stronie Urzędu Imigracyjnego o nich albo też zapytać agenta.
Następnie mamy wizę stałego pobytu na nasze talenty. I tu, jeżeli chodzi o warunki i wymagania takich wiz, to trzeba mieć międzynarodowo rozpoznane osiągnięcie w zawodzie, sporcie, sztuce, nauce i tym podobne, zdać egzamin z języka angielskiego i przejść badania medyczne oraz dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. I wizy te, słuchajcie, są super, bo zagwarantowują nam stały pobyt. Koszt tych wiz niestety jest wysoki, bo 3810 na dzień dzisiejszy, no ale jest to wiza stałego pobytu, dlatego też tak wysoka kwota. Jeżeli chodzi o czas oczekiwania na rezultat aplikacji, no to tak jak w przypadku wcześniejszych wiz, zmienia się to regularnie w zależności od tego, ile mają aplikacji w danym momencie. Następna kategoria wiz, których jest naprawdę mnóstwo, to są tak zwane skilled visas, czyli wszystkie te wizy, które są przyznawane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, umiejętności, ukończonych studiów, kursów, certyfikatów czy też innych papierków. No i tutaj warunki i wymagania tych wiz są takie, że musicie mieć konkretne doświadczenie, certyfikaty bądź też studia w danym zawodzie, w którym aktualnie brakuje specjalistów w Australii. I na stronie internetowej znajdziecie listy zawodów, które są właśnie regularnie aktualizowane, czyli zazwyczaj co roku. I niektóre zawody są z tych list usuwane, niektóre są dodawane, dlatego warto naprawdę sobie regularnie sprawdzać, bo a nuż, kto wie, wasz zawód się tam albo znajduje, albo będzie znajdował. No i w większości przypadków tych wiz skilled visas jest takie wymaganie, żeby być sponsorowanym przez jakiś biznes w Australii, czyli po prostu znaleźć sobie pracodawcę, który musi się tak jakby zobligować do tego, że nas zatrudni na jakiś konkretny okres czasu, bądź też musimy być tak jakby sponsorowani przez region, stan, terytorium, ale też niektóre z tych wiz pozwalają nam na to, żebyśmy sami niezależnie na nie aplikowali, czyli bez jakiegoś potencjalnego sponsora czy też pracodawcy. Zbieramy wtedy punkty za charakter, wiek, angielski, studia w naszym kraju, szczególnie jeżeli na przykład jesteśmy inżynierami, bo tam właśnie jest taka wiza 476, która pozwala inżynierom z niektórych zatwierdzonych uczelni, na przykład w Polsce, na to, żeby na nią aplikować. I możecie sobie na stronie internetowej Australijskiego Urzędu Imigracyjnego sprawdzić właśnie, ile za co dostajecie punktów w przypadku aplikacji na tą wizę, na którą niezależnie możecie aplikować. Czyli po prostu bez żadnego sponsora typu pracodawca, czy też region, stan, terytorium. Kolejne wymaganie tych wiz to jest wiek i w niektórych przypadkach jest to poniżej 31 roku, czyli na przykład ta wiza 476. Trzeba też załatwić sobie zaświadczenie o niekaralności, przejść badania lekarskie, konkretne, których wymagają, no i oczywiście trzeba zdać też egzamin z języka angielskiego, czyli ten IELTS. No i te wizy zezwalają nam na kilka lat pobytu w Australii, pracy legalnej w Australii, czy też studiów. Ceny są naprawdę różne za te wizy, bo jest ich bardzo dużo, ale zaczynają się od 285 australijskich dolarów za wizę 400 i potem aż do 3755. Jeżeli chodzi o to, na jak długi pobyt te wizy nam pozwalają, to naprawdę jest to różnie, dlatego że tych wiz, skilled visas, jest naprawdę mnóstwo, ale zaczyna się ten pobyt od 1 roku, 18 miesięcy, aż do paru lat, czy też nawet niektóre z nich zezwalają nam na stały pobyt. A jeżeli chodzi o czas oczekiwania na wynik aplikacji, no to też różnie, dlatego że nie dość, że się to zmienia w zależności od tego, ile jest aplikacji w danym okresie, no to jeszcze wiadomo, że tych rodzajów wiz skilled visas jest naprawdę dużo, więc tutaj się to waha między kilkanaście dni aż do kilkanaście miesięcy. I taki jeszcze jeden bardzo ciekawy typ wiz związanych z naszym zawodem czy też umiejętnościami to są wizy na pracę w rozrywce, jakieś projekty typu research projects, treningi, zawody, na religijną pracę czy też pracę na jachtach i tym podobne. I musi być to praca dla jakiejś konkretnej organizacji czy też biznesu, który nas potrzebuje w Australii i tu na przykład jest to wiza 408 lub też na cokolwiek związanego z rządem i jest to wiza 403. Jeżeli chodzi o pozostałe wymagania, no to taki standardzik bym powiedziała, czyli trzeba przejść badania lekarskie, dać zaświadczenie o niekaralności, no i też przejść egzamin z języka angielskiego.
Jeżeli chodzi o to, na co nam te wizy zezwalają, no to wiadomo, na pracę w tym, na co aplikowaliśmy. Cena to jest 285 dolarów australijskich i okres, na jaki możemy być w Australii na tych wizach, to jest 3 miesiące, 2 lata. Jeżeli chodzi o czas oczekiwania na rezultat aplikacji, no to tak jak w przypadku wcześniejszych wiz, zmienia się to regularnie w zależności od tego, ile mają aplikacji w danym momencie. Kolejne wizy to wizy na naukę, studia, treningi. W przypadku tych wiz, jeżeli chodzi o wymagania i warunki, to trzeba mieć co najmniej 6 lat, czyli już w Australii możemy sobie tutaj robić szkołę podstawową i na to jest właśnie wiza 500. Kolejny warunek to przed właśnie aplikacją na taką wizę zazwyczaj trzeba być już przyjętym do szkoły, czy też na kurs, studia w Australii, lub też niektóre z tych typów mają takie wymaganie, żeby być legalnym opiekunem, rodzicem, czy też krewnym takiej osoby, która będzie właśnie w Australii studiowała, czy też się uczyła. Trzeba udowodnić też, że ma się pieniądze na utrzymanie w Australii i jeżeli jesteśmy właśnie opiekunem takiej osoby, no to musimy udowodnić, że mamy pieniądze dla siebie na swoje utrzymanie, no i wiadomo tego dziecka na przykład, które się będzie uczyło. Trzeba też udowodnić, że ma się w ogóle środki finansowe na ten kurs, który będziemy przechodzić w Australii, czy też na naukę, na studia, na szkołę i bilety, czyli na bilety samolotowe w tą stronę do Australii i z powrotem. Trzeba też przejść badania lekarskie, dać zaświadczenie o niekaralności. Często musi też być zdany egzamin z języka angielskiego. I wiele tych wiz wymaga też ubezpieczenia zdrowotnego, czyli trzeba sobie załatwić prywatne ubezpieczenie. I te wizy studenckie, treningowe, czy też na naukę w Australii pozwalają nam na to, żebyśmy w Australii odbyli jakiś trening związany z naszym zawodem, czyli w tym przypadku jest to wiza 407, bądź też żebyśmy się uczyli na studiach, czy też w szkole, brali udział w jakimś kursie językowym, czy też zrobili część studiów, bądź też właśnie ich całość, czyli na przykład wiza 500. Wiza 590 pozwala nam na bycie opiekunem studenta poniżej 18 roku życia, z tym, że tutaj, uwaga, opiekun musi mieć co najmniej 21 lat i nie może pracować. Ale jak nie jesteśmy opiekunem, tylko jesteśmy na tej wizie studenckiej jako student, to możemy pracować legalnie, z tym, że tam jest ograniczenie co do ilości godzin, więc to też musicie sobie sprawdzić. Ale tam jest właśnie taki limit, że maksymalnie możecie pracować 40 godzin w przeciągu 2 tygodni w momencie, kiedy jesteście w trakcie nauki, czyli trwa rok akademicki czy też szkolny i macie zezwolenie na nielimitowaną ilość godzin pracy w momencie, kiedy macie przerwę w sesji czy też w studiach, w nauce, w szkole. Kwoty są naprawdę różne za te wizy, mniej więcej na dzień dzisiejszy do nawet 575. No a okres pobytu, na który pozwala nam taka wiza, to jest na czas trwania nauki, czyli do 5 lat. A czas oczekiwania na rezultat aplikacji na takie wizy, to jest mniej więcej do 4 miesięcy na dzień dzisiejszy, ale tutaj też w tym przypadku to się zmienia i też zależy to od ilości aplikacji, jakie mają. Kolejny typ wiz to wizy rodzinne, małżeńskie. No i tutaj warunki, wymagania są oczywiste, czyli po prostu to są wszystkie wizy, które dostajemy na to, że mamy rodzinę krewnych w Australii. Na przykład są to wizy dla dzieci, partnerów, partnerek, małżonków, rodziców, szczególnie w starszym wieku. I do tych wiz musimy również przejść badania medyczne oraz dostarczyć zaświadczenie o niekaralności, ale słuchajcie, niekoniecznie musimy być poproszeni o to, żeby zdać egzamin z języka angielskiego. I te wizy zezwalają nam oczywiście na stały pobyt, łącznie z legalną pracą. Koszt ich to między 2,5 tysiąca do 7 tysięcy, oczywiście australijskich dolarów. I ostatni typ wiz to wszystkie wizy stałego pobytu. Nie będę ich tutaj pojedynczo omawiała, ale musicie wiedzieć, że to są zazwyczaj wizy, na które dopiero możemy aplikować po uzyskaniu jakiejś innej wizy wcześniej i po kilkuletnim pobycie w Australii. Są to też wizy niestety bardzo drogie, ale niektóre wizy biznesowe, czy też na jakiś talent, albo umiejętności, czy też pracę, można od razu dostać jako wizy stałego pobytu, mimo tego, że wcześniej nie byliśmy w Australii i nie mieliśmy wcześniej żadnej wizy. Ale po szczegóły oczywiście odsyłam Was do agenta albo na stronę internetową. Jest jeszcze mnóstwo mniej popularnych wiz, albo też tych wiz, które możemy dostać na podstawie już posiadania wcześniej jakiejś wizy, bądź też aktualnie bycia na jakiejś wizie. Ja oczywiście
oczywiście nie będę ich teraz tutaj omawiała, bo by odcinka brakło, ale te osoby już wiedzą, które są na takich wizach i potrzebują takich wiz, to już dokładnie wiedzą, a jak nie i mieliście kiedyś jakąś wizę, bądź też jesteście na jakiejś wizie, a jesteście czymś innym zainteresowani dalej w Australii, no to wiecie, gdzie się udać. Agent imigracyjny albo strona internetowa Australijskiego Urzędu Imigracyjnego. Na koniec jeszcze Wam podam parę ciekawostek i ważnych informacji a propos wiz. Większość wiz, szczególnie tych z pozwoleniem na pracę, działa tak, że są one na jednego głównego aplikanta, a potem ten aplikant może w danej wizie umieścić swoich dependents, czyli osoby, które na nim polegają, które są na jego utrzymaniu, na przykład żona, dzieci. Kolejna informacja, taka ciekawa, to, że do niektórych wiz można być nominowanym przez pracodawcę, stan bądź też terytorium w Australii. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to tutaj jest Medicare, które jest dostępne tylko i wyłącznie dla tych, którzy są na jakiejś wizie permanentnej, czyli stałego pobytu. Cała reszta zazwyczaj musi sama sobie załatwić jakieś ubezpieczenie prywatne, zdrowotne, a niektóre wizy, słuchajcie, tego nawet wymagają. Czyli jedno z wymagań wizy jakiejś tam danej jest właśnie to, żeby sobie załatwić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ale zazwyczaj wiadomo, te takie wizy krótkiego pobytu, czyli turystyczne na przykład, to tutaj już sami podejmujecie decyzję, czy chcecie być ubezpieczeni, czy też nie, czy potem ewentualnie ponieść wysokie koszty tutaj służby zdrowia. Ale takie ubezpieczenie zdrowotne możecie sobie już w Waszym kraju w Polsce załatwić. I taka ciekawostka, wizy australijskie są zazwyczaj wizami elektronicznymi, czyli wszystko jest w bazie danych, do której mają dostęp biura podróży, lotniska, pracodawcy, jakieś biznesy. I nie musicie mieć wbitej tej wizy w paszporcie, wystarczy, że ją otrzymacie, jest ona elektronicznie zapisana, każdy tam ma dostęp. I nie dość, że nie musicie mieć takiej wizy wbitej w paszport, to jeszcze jest ułatwienie przy aplikacji, bo aplikacje też są elektroniczne. A jak zmieniacie paszport, a wiza dalej jest aktualna, to po prostu musicie się skontaktować też elektronicznie z Urzędem Imigracyjnym w Australii. Tak, żeby było wiadomo, że Wasza wiza, którą dostaliście, jest przypasowana do Waszego aktualnego numeru paszportu. Bo możecie naprawdę wpaść w jakieś problemy. Australia jest mega przeczulona na punkcie wszystkiego, co nielegalne, dlatego jakbyście tak próbowali wjechać do Australii, nie mając wizy, czy też mając inny paszport, nowy paszport, gdzie stary paszport przypasowany jest do tej wizy, no to wtedy mogą się pojawić naprawdę duże problemy. I naprawdę, słuchajcie, zachęcam Was do tego, żebyście się szczegółowo zaznajomili z wizą, na jaką chcecie aplikować, żeby potem po prostu nie było problemu typu legalnego, że na przykład przyjeżdżacie na jakiejś wizie i pracujecie dłużej niż wiza Wam na to pozwala. Więc po co marnować pieniądze, czas i narażać się, robiąc rzeczy nielegalne, gdzie tu Australia jest naprawdę mega na to wyczulona, jeżeli można po prostu aplikować na inną wizę, która nam pozwoli na to, co chcemy tutaj robić. A żeby Wam ułatwić wyszukiwanie informacji na temat wiz i wszystkiego odnośnie wiz, to na koniec tego filmiku i w opisie tego filmiku umieszczę wszystkie strony internetowe, linki, adresy wszystkich stron internetowych do właśnie czegokolwiek związanego z wizami. Także powodzenia, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, no to wiecie, co macie robić, lajkować go i subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, a chcecie być na bieżąco z moimi filmikami. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Cześć!